Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, Pani Premier. Słowo klucz dzisiejszej debaty to odpowiedzialność. I chcemy rozwiązywać problem imigrantów, problem bezpieczeństwa naszego kraju wspólnie. Ale żeby zrobić to wspólnie, musimy zrobić odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie to znaczy spojrzeć na problem z każdej strony. A dzisiaj pojawia się tylko i wyłącznie w dyskusji i w informacji to, co dotyczy skutków. Mówimy tylko o tym, przyjąć imigrantów, ilu ich przyjmiemy i jak będą przyjęci. A gdzie są dyskusje o przyczynach? Tej dyskusji nie ma, bo ta dyskusja dotyka innego newralgicznego słowa – bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo jest obawa Polski i o bezpieczeństwo Polaków. Wiemy, że ten problem nie skończy się wraz z przyjęciem określonej grupy. Nawet jeszcze w tej chwili nie wiemy, jakiej grupy imigrantów. Ten problem będzie trwał i dopóki nie będą rozwiązane przyczyny, nie będzie także odpowiedzi na pytanie, kiedy to się skończy. I przede wszystkim brakuje nam, pani premier, planu strategicznego. Planu i Polski, i Europy, i świata. Co zrobić, żeby rozwiązywać problem tam, na miejscu? Co zrobić, żeby wyeliminować zagrożenia terrorystyczne? Co zrobić, żeby walczyć z państwem islamskim, żeby wreszcie zapanował pokój? Takiej odpowiedzi nie ma, ale także nie ma żadnego wkładu strony polskiej. Nie ma naszej propozycji w tym zakresie. Pytanie kolejne to jest pytanie o to, jak pomóc tym osobom, które rzeczywiście potrzebują pomocy, bo ich zdrowie i życie jest zagrożone, i jak oddzielić ich od tych, którzy przybywają do naszego kraju po to, żeby na przykład uciec przed wojskiem w swoim państwie, po to, żeby poprawić swój los, po to, żeby znaleźć perspektywy do swojego życia, ale nie będąc zagrożonym. Jak to zrobić? Pani premier, nie ma rząd w tej kwestii żadnego mechanizmu. Powiem więcej. Służby specjalne nie mają narzędzi skutecznego działania. Służby specjalne nie mają środków na to, żeby takie narzędzia stworzyć i nimi operować. I dlatego też pojawił się dezyderat adresowany do pani premier. Dezyderat Komisji Służb Specjalnych. Ponad podziałami politycznymi dezyderat. Zwiększenie środków dla służb zewnętrznych i dla służby wewnętrznej. Nie padła żadna informacja w tej sprawie, co zrobimy, żeby to sprawdzić, zidentyfikować. I jeśli już ktoś się tutaj pojawi, kto ma nie tylko na celu ochronę własnego życia i zdrowia, a może mieć niecne zamiary, to co zrobić, żeby jego zidentyfikować, wyłapać i unieszkodliwić? Nie ma także odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób służby specjalne mogą reagować na takie zagrożenia, które będą się pojawiały na zewnętrznym obszarze. Powiem więcej, panie ministrze spraw zagranicznych, to w ubiegłym roku zlikwidowaliście państwo placówkę w Iraku. Dlaczego? Jak bardzo ona by się teraz przydała, żeby właśnie w takich miejscach newralgicznych rozmawiać, prowadzić działania dyplomatyczne, ale także, wiemy o tym doskonale, umiejętnie uzyskiwać informacje i weryfikować informacje. W tej kwestii nie ma żadnych decyzji, także państwo żadnych decyzji strategicznych co do ofensywy dyplomatycznej w tamtym obszarze kraju nie podejmujecie. Jakie są alternatywne scenariusze zdarzeń, pani premier? Jeżeli chcemy poważnie mówić, to poważna debata to jest nie tylko to, co my chcemy. Bo to tak naprawdę dzisiaj debata wygląda. My powinniśmy, ale co oprócz tego, co powinniśmy, to powinniśmy również powiedzieć, jak to zrobić. Jak być skutecznym w tym działaniu. Jak eliminować zagrożenie na każdym poziomie. To, co przedstawiła pani minister spraw wewnętrznych, to, drodzy państwo, znam się na sprawach bezpieczeństwa. Wielokrotnie analizowałem mechanizmy działania w tym zakresie. To jest normalna procedura. Nie ma w tym zakresie niczego nadzwyczajnego. To nie jest odpowiedź na pytanie o nadzwyczajnej sytuacji i o nadzwyczajnym zagrożeniu, które może także spotkać Polskę i Polaków. Chcemy pomóc tym, którzy pomocy potrzebują. Pomoc tak.
ale odpowiedzialna pomoc i w poczuciu bezpieczeństwa Polski i Polaków.